Hej kochani, dziś Wam pokażę, jak zrobić przepiękną, bardzo prostą dekorację na tort. Jeżeli chcecie, by dekoracja była przezroczysta, nie dodawajcie koloru. Tak dekoracja prezentuje się na moim torcie. Do tego tutorialu potrzebujemy glukozy. Tutaj użyłam glukozy firmy Fractal. Jest to glukoza bardzo gęsta, więc będzie trudniej ją rozprowadzić na macie. Później użyję również glukozy innej firmy, żeby mieć porównanie. Glukozę dobrze mieszamy z barwnikami w żelu i rozprowadzamy bardzo cieniutko na macie. Rozprowadzamy tak glukozę, pieczemy w 160 stopniach przez około 30 minut, w zależności od Waszego piekarnika. Zanim upieczemy glukozę, jeszcze wypróbuję inną firmę. Tutaj użyłam glukozy z firmy Dr. Edgar. Ona nie jest aż tak gęsta jak Fractal. Szybciej można ją wymieszać i szybciej rozprowadzić na macie. Za chwilkę zobaczycie ten efekt po upieczeniu. Czysta magia. Teraz nam ładnie się upiekły nasze dekoracje. Firmy Fractal połączyły się nieco te dwa kolory i jest fioletowy, taki wyszedł fioletowy z różowym. Jest nieco inny, ale nadal piękny. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten filmik. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia.